Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to jest kolejny odcinek z gry The Movies i na samym początku rzuca nam się w oczy to, że trzech tutaj naszych aktorów ma problem z samotnością. Tak naprawdę brakuje im świty, która będzie wspierać ich w najtrudniejszych momentach. Niestety w całym studiu nie widzę nigdzie żadnego człowieka, który chciałby się gdziekolwiek zatrudnić, a pracowników rzędu ekipa filmowa bądź naukowców mi szkoda, bo mają duże doświadczenie w tym, co robią, a zobaczcie, że tutaj właśnie jest jakaś rzecz, którą mogliby się zająć, a tak naprawdę tego nie robią, więc proszę bardzo. Zwłaszcza, że mamy tutaj profit, że nasze badania są tutaj przyspieszone, a oni nic nie robią i to jest smutne. No dobrze, w takim razie muszą jeszcze tą chwilę wytrzymać, mam nadzieję, że nie będą grozić mi odejściem, bo studio jest naprawdę dobre i jak widzicie trzyma się na pierwszej tutaj pozycji w liście notowań. Niestety tam dogania nas jakiś koń na obrazku, tak? Dobrze patrzyłem? Tak, jakiś shotgun cinema nas dogania, więc nie ma co tutaj, że tak powiem, zwlekać i czekać. Możemy pobudować w takim razie jakieś sceny jak mamy, jeżeli nie, no to zabierzemy się za kolejne filmy. Scen nie ma. To dobrze, to możemy robić kolejny film. A właśnie, scenariusz jeszcze nie jest gotowy, więc czekamy aż za chwileczkę. No nie, jest jeden, horror. Tylko no tutaj jest problem, bo mamy w filmach akcji tu ekspertów. Jeden się teraz kręci film horrorowo-komediowy. Horrorowo-komediowy. No bo taki tytuł ma dziwny, kurde. Śmiertelny odrzut. No brzmi jak horror-komedia. To dawajcie w takim razie film akcji, będziemy tutaj mistrzami w tej dziedzinie. Zrobicie scenariusz do filmu akcji i my go od razu nakręcimy. Mamy tutaj Władcy Łazienki komedię i horror, scenariusz gotowy, ale chyba tutaj jest rola nieobsadzona. Aha, wszystko w porządku, po prostu jeszcze nie zaczął się casting. No dobrze, to czekamy w takim razie na... No nie wiem, czy powinniśmy czekać, mamy dużo ludzi, którzy mogliby... Dobrze, kręcimy więc komedię, tylko zaraz... Ona poszła teraz na PR, więc może horror. No do horroru też tutaj mało ludzi, którzy mają wiedzę na ten temat. No nie, co? Mają tam jakąś minimalną wiedzę. No dobra, to niechaj będzie w takim razie horror. Rozpocznij casting. Zaczniemy w takim razie od obsadzenia ról. Główną rolę zagra Philip Holden. Rolę drugą planową zagra... Ty nic nie umiesz. Zagra, kurde... No, tak, dobra, trzecia planowa będzie. Ten, nasz afro, film brak, horror, tak średnio, no to zagrasz sobie rolę drugoplanową, nastrój gwiazdy, dobrze. Co z tego, że jesteś reżyserem? Komedia, horror, ty kompletnie nic nie umiesz. Ty umiesz bardzo dużo, a ty, nasz reżyser... O! Wy reżyserujesz to. Sorry, memory, zmieniacie się pozycjami, ty zagrasz tą rolę. A ty... Boli cię świta, ale myślę, że wytrzymasz. No okej. Dalej nie widzę ludzi, którzy chcieliby się gdzieś zatrudnić, więc prawdopodobnie trzeba będzie zaraz ściąć głowy w postaci jakichś tam ludzi, pracowników. I być może też pousuwać jakieś nieużytkowane plany filmowe. Bo po co nam jakieś plany, z których nie korzystamy? Tymczasem ludzie, którzy nie mają co robić, niech pójdą sobie na stylizację wizerunkową. Niech sobie wybiorą ciuchy, jakie będą im się najbardziej podobać. Kto tutaj najbardziej smuci się z tego powodu, że jego wizerunek jest słaby? Proszę! Macie! Dużo czasu nie ma, więc macie tutaj jeszcze, możecie się napić na koniec jeszcze, bo zaraz będzie dużo roboty. Nie, tam nie gadajcie ze sobą, tu jest sporo roboty. Słyszałem, że PR się skończył dla jakiegoś filmu. Na razie nic z tych rzeczy, czekamy na koniec castingu. Jeszcze raz PR dla tego filmu, a tutaj rozpoczniemy produkcję. Świetnie, no to poszli kręcić. Tymczasem nasza komedia. Kręcą kolejną scenę. No śmiertelne, no zobaczcie. Tu sobie ktoś pije. No ja nie wiem, co ja teraz widzę. Co ja tutaj widzę w tym momencie? Jakiś pan ubrany w ładne ciuchy. Pije w umór. A te dwie panie się tu duszą. O, zmarło się jej. No to w takim razie, no nic już nie poradzimy. To tylko filmy oczywiście, pamiętajcie. To nie jest scena prawdziwa. Oni tylko grają rolę w filmie. To może tak, science fiction, bo dawno nie było, a przy okazji dawno nie było. Dajcie mi tu jeszcze jednego brakującego scenarzystę. Świetnie, czy ta przyczepa jest obsadzona? Jest, ta jest obsadzona? Jest. Mamy dużo aktorów, wszystkie przyczepy są obsadzone. I ktoś tam kiedyś w komentarzach zarzucił, że... O, ktoś przyszedł. Ehehe, stój. 64 lata taka stara próchwa ma pracować w moim studiu filmowym.
Nie mam miejsca, ale wiesz co? Zatrudniłbym cię jako jakąś świtę. No nie wiem, da się? Z przykrością stwierdzam, że nie. No to get out of here, odrzucam cię, o. Jeszcze jesteś zła, że cię wpuść... A, to sobie wyjdź, tu jest wyjście, proszę bardzo. Tędy się wychodzi. Patrzcie, jaki brak kultury, dokąd ona idzie? Trudno, jej problem. Dajmy sobie w takim razie tutaj kilka osób, niechaj oni sobie porozmawiają ze sobą. Ej, patrzcie, ona bramą wychodzi. No to dziwna jakaś. No to dziwna w takim razie. W kogo myśmy tak dużo inwestowali? Tony Barton? Ktoś tutaj był strasznie młody, ja w niego inwestowałem. 39 lat? 35 lat? 39? Gdzieś tu był jakiś 20 coś, albo już o 31. Chyba w ciebie inwestowałem, co nie? Będę musiał obejrzeć twoje stare filmy, bo już pozapominałem, kurde. 35 lat? O, dobra. To byłeś ty. Chodź tutaj. On ci fotkę zrobi. E, ty! Hono, tu pogadaj z kolegą, jakimś fotkę wam zrobi i już będzie dobrze. O, co wy wszyscy macie takie same ciuchy? E, ty, afro! Idziemy tutaj, PR sobie zrobisz. Świetnie. Aha, i będziemy inwestować w tego... O, nie to, nie on. G. Wieselbeller, czy jak on się tam nazywa, bo on ma najwięcej gwiazdek. Jest co prawda starszą gwiazdą, ale warto się nią zaj... Halo, tu się ktoś denerwuje. Co cię boli, powiedz mi, świta cię... No już, już, zaraz tu sobie pogadaj z kolegą, może ci się humor poprawi. Nie, jego boli tutaj, kurczę, świta powoli. Jest zły. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. To może w takim razie chodź tutaj. O. Zjedz sobie obiad w przerwie. Tutaj pan też świta, go boli bardzo mocno. No nie wiem, czy nie przerabiać przez przypadek jakiejś sprzątaczki. No nie no, sprzątaczki nie możemy. A budowniczy cały czas latają po całym studiu. Członek ekipy filmowej to nie. Budowniczy. O, tu są. No to wszyscy są praktycznie zajęci. No co tutaj dużo mówić. Nie jest to zbyt proste. Komedia, horror, film o miłości. Bo też dawno nie było. To sobie nakręcimy tam w jakichś wolnych momentach. Je. Yeah. No i o to chodzi, żebyś jadł i żeby humor ci się polepszał. Czy wszyscy się zebrali już? Tak? No to kręcić w takim razie. Nie ma co czekać. Wchodzić na scenę, kręcić, robić film, bo tak. Jakieś gwiazdki tu się zbugowały na dole, mrygają sobie. No cóż. O, co tutaj wymyśli? Nowa te... O, Motorola, zobaczcie. To nie tylko w takim razie Chevrolet, ale również Motorola. Który mamy rok? 86! Niedługo się Luxor urodzi. O nie, przepraszam, coś za dużo powiedziałem. Speak with confidence. Motorola. Zobaczcie, jakie ładne telefony. 86 rok. To jest dopiero ciekawa sprawa. I fajna muzyka w tle. Podoba mi się. A nie, to nie ta, to nie ta, która mi się podoba. To inna. Dobra, co tu się dzieje? Masz jakiś film? Dobry nastrój masz. A jak tam kręcenie naszych kolejnych filmów? Tracimy pieniądze, co znaczy, że zaraz będzie trzeba szybko wypuścić jakieś filmy. Tu się kręci. To jest horror. Łomiarz atakuje nocą. Super horror. No to ekstra. O, przyszli następni ci tutaj. Ten G-ser coś tam, no nic. Ty tutaj, co się dzieje? Działania PR? Już się skończyły działania PR. To Hono tutaj. Zagadaj sobie z kolegą. Ile wy macie tam lat? Muszę zobaczyć. Ty masz, kurde... 40. O, to już dużo. 34. Aha, to ja w was inwestuję. A, ty już na planie filmowym. No to nie. To fotki wam w takim razie. O. Afro będę inwestować, chociaż nie wygląda na dobrze, że tak powiem, okaz do tutaj pieniędzy wydawania na niego, ale dobra. Giselle coś tam można by na niego też dużo tutaj położyć pieniędzy. Caroline Collins, ona też już taka trochę przystara jest. Giselle zajęty, kurde, jaka na niego 54 lat. A wiesz co, zrób ta sobie PR tam troszeczkę. Ja tu sobie już przygotowuję kolejny scenariusz, to będzie komedia. Władcy łazienki, brzmi całkiem sympatycznie. Mamy tutaj kogoś, kto chciałby gdzieś pracować? No właśnie nie. Prasa jak mu podwiększyła się. Zobaczcie, no taki młody aktor. Ile? On jest najmłodszy chyba. Zobaczmy jeszcze raz na szybko. 31 on miał. 40. Ile masz? Halo. 36. 40 lat masz. Ty masz, kurde, 34. Nasz afro ma 31. Zaraz za nim o 32. 35. 37, same 30-latki i 40-latki w tym studiu. No właśnie, on jest najmłodszy. Get out of here, kurde. Go na plan filmowy. No nic, na razie musicie bez świty się pobujać. No nie pomogę wam na razie. Mogę was pocieszyć co najwyżej tyle. Macie wolne, spijcie się.
publikacja filmu, ale przed tym może działania PR, bo tamten film to jeszcze jest w obiegu, chociaż pieniądze powoli tracimy, to i tak jest dobrze. To co, może kręcimy romansidło, zobaczmy kto ma jaką wiedzę na temat, a tu mają zły humor. Co się dzieje? Stres, świta? Czemu świta? Przecież chyba masz świtę. Wiesz co? Napij się. Teraz mamy taki perk w grze, że nie działa na was takie coś. Także poprawcie sobie wszyscy humor jedząc coś. Macie tak powiedzmy miesiąc czasu na to, żeby odpocząć. O, oj, zabrałem ci kolegę, przepraszam. O, już się zdenerwował z tego powodu. No niedobrze, tu biegają robotnicy. Świty im wszystkim brakuje. No jak mam wam tą świtę przydzielić? To może być problem. Sprzątaczkę musiałbym powiedzieć jakiegoś pracownika. O, coś weszło nowe. 8 kostiumów. Wymyśliliście 8 kostiumów. Co wy nie powiecie? No trudno. Kogo powiesimy? O, przestali mieć robotę. O, macie tutaj gwiazdy i studio. Proszę. Kolejny tutaj. Świetnie. Miejsce do odgadywania. O, to już jest, wyszło z tego. Trzeba brać w takim razie tutaj ten film. Już skończył się PR? O nie, wyłączyłem to. No trudno, to będzie w takim razie tu, na średnim. Okropny, co? Okropny walor oryginalności. Plany bezbarwne, film jest nudny. Oglądanie Nail jakaś tam, gdzie ona jest? Trzeba ją zwolnić. Pewno to jedna z naszych najlepszych gwiazd, która po prostu... To jesteś ty! I ty ponoć jesteś wyeksploatowany! To nie jest kobieta w takim razie, to jest facet. Och... Jesteś wyeksploatowany według krytyków, słyszałeś? Cóż, nic nie poradzę. Wyeksploatowali cię. Gdzie jest nasz... Tu jest. Ktoś tu się stresuje. Jedzenie? Nauk? Ej, co ci kurde? A ty jak tam humor? Co ty tam... Puściłeś tackę z jedzeniem? Film akcji w takim razie. O, tu wyszedł z obiegu, to na razie. To teraz tak. O, leci muzyka taka typowa dla tych lat w tym momencie w tle. Oni odgadują. No trzeba tą świtę zorganizować, bo tutaj już smutno jest. Także świtę też ją boli trochę, że jej nie ma. Ale bez świty też sobie radzicie, widzę. Nie jest źle, asystent. No nie zatrudnię nikogo, przykro mi. Czas na film akcji, bo wy się na tym znacie. To jest nasza profesja. Brakuje tu kogoś. Na castingu. Radość. Dopaść Ronalda film. Brakuje nam, że tak powiem, tych tutaj ludzi, którzy grają. Ale to nie szkodzi. Przydzielimy sobie jakąś randomową osobę zaraz tutaj. A ty co, nakręciłeś? Czy co, że nie masz co robić? Przecież masz film. Film brak? Aha. To idziesz na w takim razie statystę. Wiem, że mógłbyś być reżyserem według gry, ale mamy tu lepszych techników od takich filmów. Wyreżyserujesz to, panie Nail, bo byłeś, że tak powiem, wyeksploatowany. O, kobieta, która dobrze się zna na filmach akcji. Tego jeszcze nie było. Mamy tu jeszcze jakiś asów w tym? Mamy na pewno. Anthony, o Tony się dobrze znasz, główna rola. W końcu ostatnio dobrze PR na ciebie idzie. O nie, ty dobrze się znasz. Przydzieliłem, kurde. Ty jeszcze lepiej się znasz. Kobieto, wyjdź stąd. Ustąp jemu miejsca. Chociaż ty też masz dobrą wiedzę. Ten Tony już ma mniej, ale trzeba uczyć ich. Trzeba uczyć, nie można tak wszystkich tutaj najlepszych. Trudno, niech już jest. A ci, którzy nie mają co robić, czyli na przykład ty, idź sobie na PR. Ty mógłbyś pójść się poduczyć, na przykład, kurde, jakiejś komedii. Science fiction w ogóle nie umiesz, a będziemy niedługo kręcić, także to jest dobry moment, żebyś się poduczył. I ty też, bo ty też kompletnie nic nie umiesz, a to się przyda teraz. Tu jakiś wykrzyknik, aha, ta babka, zła. Bez świty nie ma, że tak powiem, świadomych decyzji, ona nie wie co robi. Musisz zjeść chyba, bo źle z tobą jest. A może terapię odwykową ci załatwimy, co? Mogłoby być coś jeszcze. Zmniejszymy ci zarobki, wyślemy cię na ter... Tak, chyba trzeba będzie, bo widzę, że słabo z tobą, naprawdę. No i co ty się denerwujesz? O, już ci się polepszył nastrój, bo sobie zjadłaś. Idziesz na odwykową, bo tu nie ma co czekać. Halo film, no to kręcić. Miała być chyba komedia, co nie? No trudno, Władcy Łazienki będą wypuszczeni troszeczkę później, bywa. Idźcie kręcić. Trzeba robić, bo my tutaj musimy być najlepsi. Na razie nas doganiają tutaj jacyś tam byle jakie studia filmowe. Ona poszła na odwykówkę. Teraz już nic jej nie zatrzyma. I tak wiele nie potrafiła. Świty nie ma, więc co tu się przejmować?
To jakiś asystent sobie je. Liże tyłek szefowi. A ty? Też liże tyłek szefowi. No to jak to asystenci zresztą, no muszą, nie? Tu ktoś biegnie. Aha, to ten nasz reżyser najnowszej produkcji. No to zapraszam. Przydziel. A to jest twoja przecież przyczepa. Po co nam cię tam przydzielać? Może by tak zamienić te przyczepy na jakieś ładniejsze. No nie, nie zmieszczą się chyba. Trudno. Mamy trochę ludzi bezrobotnych. Szkoda, że nie można PR prowadzić dwa razy na raz, czy coś takiego. O! Lata 80. to może sobie zobaczymy, czy jakieś nowe samochody są. No wiecie, już koniec lat... O. Nic nie ma. 80. Chrysler Baron. No to już go mamy. Długo już tu stoi, kurde. Rocznik 86. Halo, PR się skończył dla jakiegoś niskiego gwiazdora. A, Nicola Evans, kurde. Ty. Oho, no dobra. A ty coś tutaj chcesz może? Ej, ty się nudzisz. Co się dzieje? Idzie do przyczepy? Przecież masz film. Nie masz teraz, nic nie robisz? No to idziesz na PR w takim razie. Proszę bardzo, relacje z gwiazdami. O, jak już tutaj stoi, to możemy tutaj przydzielić dwie panie, niech sobie pogadają. I też PR trochę wzrośnie. O, macie, pogadajcie sobie. Świetnie. No i dobrze, macie fotki porobione. Teraz idźcie się spić, będzie dobrze. Proszę bardzo, gotowe. Będziecie mieli fotki, a ta się tu denerwuje. Jak ty mi, babsztylu, powiesz, że ty się zwalniasz, to już po tobie. Nie możesz tego zrobić. Idą donieść do gazety, bo... O, proszę bardzo, reklamują nowy samochód. Le Baron Convertible, kurde. Jak to, żebym przeczytał, jak jakiś nieumysłowo. Chrysler, no to mam go, zobaczcie, najnowsze auto. Wiecie co? Te reklamy są ściemowałami, zobaczcie. Na zdjęciu wygląda lepiej. A tu wygląda słabo. Taki plastikowy trochę. Chrysler, kurde. I tu następny Chrysler. Chrysler i to takie ry pociągnięte. No kurczę, skrzydlaki. Zobaczcie, jak na przestrzeni lat samochody się zmieniają. Niedługo to będą naprawdę stałe. Zobaczycie. Tutaj patrzcie, jakie stare samochody jeszcze stoją. W naszym studiu. Niektórzy z gwiazdorów nimi jeżdżą i mówią, że się z nimi tutaj nie rozstaną. To jest dopiero miłość do samochodu. No po prostu rewelacja. No nieźle. Co tu się pisze? Czuję się trochę niezręcznie. Może powinniśmy bardziej inne miejsce? No zjedźcie obiad w takim razie. Niech sobie kobiety zjedzą obiad. To może Tyler sobie zje z... Ty już jesz. Gdzie ty jesteś? Ty tu już jesz. No to będziesz sam w takim razie. No jedna tutaj nie je chyba. Je? Ach, no tak, wszystkich wysłałem. No trudno, to sobie jedzcie w takim razie. O, na szczęście jej się humor polepszył na odwykówce. Bardzo dobrze, to ci się przyda. No i co tutaj teraz jeszcze można by zrobić? Coś tam się dalej gwiazdki bugują na dole. Oho, PR się skończył do naszego tutaj gwiazdora, kurde. To pójdź jeszcze raz. Musimy dbać o twoje dobro. Ty nie kręcisz przez przypadek filmu Dopaść Ronalda? Nie, ty teraz w ogóle nie jesteś w tej scenie. A nie, ty kręcisz... Łomiarz atakuje nocą. Łomiarz atakuje nocą. Czy ty jesteś potrzebny na scenie? Nie. Aha, kręcą bez ciebie. No i dobrze, bo ty sobie PR narobisz dobry, podczas gdy będą kręcić sobie... Bardzo dobrze. Świetnie, po prostu rewelacyjnie. To mi się bardzo podoba, o to chodziło. Zobaczmy sobie recenzję studia. Co mówią o Luktech Productions? Bagażowy był jednym z najbardziej żenujących filmów tej wytwórni. To jest nasz pierwszy film, no co wy chcecie? No dobra. Ludzie przybywają z daleka tylko po to, aby zakosztować wyjątkowych specjałów serwowanych w tym studio. No ładnie. Mówi się, że sterylnie czystych toaletach studia Luktech Productions... O, pięknie. Jedwabnymi chusteczkami podcierają pracownikom tyłki. Ach, to super. Obecnie dzięki wysokiemu prestiżowi studio ma naprawdę dużą siłę przebicia. Studio zdobyło wielką ilość nagród. Śmiertelny odrzut to najnowsze dzieło tego studia. Mamy dobre opinie, nie jest źle. Jak tam stoimy z finansami? Może kogoś boli jakaś wypłata? Widzę, że chyba nie. A i dobrze, nie będziemy wam podwyżek na razie dawać. Zarabiacie i tak za dużo, jestem za dobrym szefem i tak. To prawda. Tu jest tak scena trochę niedorobiona, można by tutaj chodniczek porobić. Co prawda tu nie trzeba akurat, ale... Będzie ładnie to wyglądać przy okazji, o proszę. Zdecydowanie lepiej. Połączona dróżka, kurde, gdzieś i już lepiej. O.
Teraz jest okej. Okay. No i żeby tego było mało, bym jeszcze... A, nie będę już nic więcej robić. Tu się pani denerwuje, to się nie denerwuje, mnie tam to nie interesuje. Znowu się roz... O, przyszli, kurde. Piją jeszcze? Nie, już poszli, ale rozmawiają. To proszę, chyba się polubiły. Macie fotki. Chociaż dwie. O, ale zrobił fotę. No dobrze, to dokąd możemy jeszcze posłać naszych fotografów? Tu, o jen, ile miejsc, gdzie mógłbym ich posłać? A, do niej, bo terapia odwykła. Nie, nie będziemy rujnować jej życia. No, masz, to im zrób zdjęcie. O, chociaż już się rozeszły. W ogóle takie same ciuchy mają, to jest śmieszne. Niej nie można robić tutaj, bo ona się zeźli. A ty co się denerwujesz? Świta, tak? A, to jest ten Tyla Cross. Mi się to kojarzy z jakimś aktorem z prawdziwego życia, jakiś Tyler jakiś tam. Wiesz co, ty musisz budowę ciała tutaj zrobić lepszą, bo tak, poćwicz sobie, bo ty tak... Twoje imię tak brzmi, jakbyś był jakimś ekstra, kurde, aktorem, na którego wszyscy będą lecieć. No, czyżby pan tutaj... Prasa? A co prasa? PR zakończone. Co ci prasa się nie podoba? Co, ty już się przejadłeś prasą? Nie ta prasa? No, proszę bardzo, możemy ci zrobić fotkę w inny sposób, proszę. O, nie chcesz? No to masz tutaj o z nią. Proszę. Może się nie lubicie, ale niech wam zrobi fotkę. Miło spędza się cza... O, no i nadają na tych... No to super. To mi się podoba. Nadają na tych samych falach. Wszyscy zadowoleni. Uwaga! Dwa rekwizyty. Telefony komórkowe! Dodane nowe rekwizyty. A chciałbym je zobaczyć. No nie wiem. Będziemy może produkowali jakiś swój własny film. No to wtedy coś tam się wymyśli z telefonami komórkowymi. Mam taki plan, żeby swój film spróbować zrobić po roku 2000. Czyli już tak, powiedzmy, w teraźniejszości. Nowy pakiet jest dostępny do badań. No to super. Wymyśliliście coś nowego? Kostiumy z późnych lat 90. Żadnych nowych planów filmowych nie będzie. To ciekawe, a powinny być. No właśnie, jeśli chodzi o plany filmowe, jak widzicie, mamy bardzo zapchane... Znaczy, po prawej na górze jeszcze jest sporo miejsca. Ale można by wywalić na przykład Dziki Zachód, który jest po lewej na dole. W ogóle odejść od taktyki Dzikiego Zachodu. Dlatego weźmy sobie jakiegoś budowniczego i najprościej w świecie zburzmy to. No cóż, trochę brudno się porobiło, ale zaraz przyjdą posprzątać, także jest miejsce na nowe plany filmowe, kiedyś tutaj coś zagospodarujemy, na razie syf. Co się dzieje? Co to za nerwy? A, problemy, tak? Bo rozmawiasz. No dawaj, dawaj, nie ma co czekać, trzeba kręcić. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Aha, czy PR zakończone? No chyba tak. To science fiction damy na PR. Tu trzeba promować filmy. Szkoda, że jeden raz można, nie dwa na raz. No, chyba, że drugi budynek bym zbudował. To nie ma sensu. Chociaż można. Spróbujmy może zrobić taki eksperyment i postawmy drugi budynek od PR. Da się w ogóle? Zobaczmy sobie. Biuro PR... Można! To mogłoby być całkiem ciekawe. Dwa budynki PR... Robić tutaj, że tak powiem, taki show? Promując wszystko tak po kolei? No, podwojenie prędkości PR-owania wszystkiego mogłoby być dobrym rozwiązaniem, ale czy na pewno dobrym? Tylko ja bym musiał znaleźć jakieś... O, tu mam jakiś western niepotrzebny. Zobaczmy sobie, czy to się zmieści. No, jakby tak... No nie, nie, nie upcham tego tutaj raczej. Raczej nie. Chyba, że... Przesunę... Tak, zmieszczę. Tu zrobimy drugi... O, no tutaj jakiś budowniczy. Pozbywamy się tej sceny. Czas odejść od starych klimatów. To przestawimy. W bok. O, nie mogę. To poczekaj, to drzewo Gerari Hir. Na razie tutaj. O, no tu, czekaj. Trochę w bok. A ławki jeszcze. No to czekaj, tą ławkę w drugą stronę tu zrobimy. O. To zrobimy tu. Ty, robotnik, nie uciekaj jeszcze, stój. Dokąd to? Czekaj, bo tu ustawiam. Poszedł, no. W drugim kierunku. Stop. Ale to się głupio ustawia. No, zatrzymaj się. Gdzie on polazł? Tu jest, dobra. Ono tutaj. Przestawiamy to. Akurat ta scena jest w porządku, więc może zostać. Świetnie. Ten chodniczek można zniszczyć. Tutaj dorobimy chodniczek, tutaj usuniemy chodniczek. Tu po co śmietnik? Dużo śmietników mamy, niepotrzebne tutaj. W ogóle je tu... Co to za dźwięki były? Coś tam się uderzyło chyba. O ziemię. Nie mam pojęcia. Z ostatniej chwili. Ceny papierów wartościowych na światowych rynkach. Na dzisiaj to tyle. Kryzys w szczególności uderzył w firmy technologiczne.
Straty szacuje się na dziesiątki milionów dolarów. A niech mnie to niedobrze. Włożyłem w giełdę wszystkie swoje oszczędności. To koniec. Jestem skończony. No jestem skończony, słyszycie? Giełda znowu źle? No trudno. Ja tutaj robię biznes, PR, marketing. Teraz powiedzcie mi, że się nie zmieści. Na razie się nie zmieści, bo jakaś palma. Palmę można przestawić akurat. Zara, tutaj dajmy narzędzia, będzie szybciej. O, palma się podświetla. No dawaj tą palmę. No kurde, ono tutaj, głupia palmo. Podoba mi się ten efekt, jak chwytasz za jakiś obiekt, no tak odczepia się fajnie. Tu trzeba ławki poprzestawiać, bo przeszkadzają nam. O, na razie tu. Ładnie. I tu, pięknie. PR, drugi budynek. Nie wiem po co, ale będzie śmiesznie. Proszę bardzo. O, wysoki ten budynek nawet. Dwa budynki od PR. To będzie całkiem spoko. Się okaże. Drzewka teraz dużo, bo PR musi być dobrze tutaj obramowany drzewami wszystkim. Ponoć te krzoki są dobre, więc zainwestujemy w nie. Ciężko będzie jakoś normalnie w nie zainwestować, widzę. Szybko się buduje. Chyba byliśmy tutaj inżynierów po drodze. Coś tu stoi chyba. Buduj szybciej ten budynek. Ile jeszcze zostało? Gdzie tu mamy postęp? Nic nie widzę. To czekamy. Bo chcę drzewka poustawiać, bo tu czerwono się porobiło. Tu nie mogę. Tu mogę, ale po co? Tu nie mogę. Co wy tak wolno budujecie? No bo... O, teraz widzę wszystko. A, o, o. No i jest PR. Tu nie mogę postawić jakim cudem. Mogę postawić. Wszystko się da. Proszę bardzo. Proszę. Wy mówicie, że się nie da? Jak się nie da, jak się da? Ustawione i gotowe. Trochę nierówno. Halo, nakręcili film. No i bardzo dobrze, że nakręcili film. Zaraz go opublikujemy. Zaraz. Jeszcze PR można mu zrobić. Mamy dwa budynki od PR-u. Czemu nie? Proszę. Gdzie tu PR? O. PR, kurde, o, ładnie leci PR. Teraz tutaj krzoki naokoło jeszcze trzeba polepszyć. O, stan krzoków lepszy musi być. Musi być, nie ten krzok, źle. Dobra, da, poprawię, źle. Tak miało być, o, świetnie. PR musi być dobrze obudowany, to jest bardzo ważny dział. Trzeba robić dobry PR w studiu. To będzie budynek od lepszego PR. No przecież, nie? Tu się trochę nie połączy odpowiednio, ale to się przeżyje akurat. Gerary, Kir. Internecie? Wynaleziono już internet? Który mamy rok? Ktoś tam mówił w radiu, że internecie. Ty! 88 rok. Internet. No to ekstra. No po prostu powiem ekstra. Słuchajcie, nie chcę tracić czasu na wasze jakieś tam gadki, więc wy sobie tutaj pogadajcie. Wy też, bo mało macie fotek. Nie! Zabrałem cię? A, ty już miałeś skończoną chyba tą... No, o, z odwyku wróciła. No to fotki. Proszę, jak tam świta twoja? Nic się nie zmieniło. No i dobrze. Zadowolona chyba. Ha. Kiedy będzie gala rozdania lwich głów? W 90 roku. Blisko, zara, kurde, już 2000 rok. No dobrze, to czas na PR, tak jak mówiłem. Kogo możemy tu spiarować? Czy ty coś robisz? Idzie do przyczepy? No to... No to wiadomo, co można robić. To jest gotowy film? Nie, ale można by rozpocząć już castingi do tego filmu. Dlatego nie ma co czekać. Rozpoczynamy castingi. Zagrasz w tym filmie nie ty. Przydzielimy ciebie. O, tak, główną rolę. Ty zagrasz... Och, słabo. To ty nie. Ty tak też w ogóle nic nie umiesz. A, może ktoś tutaj się zna. Też kompletnie. Science fiction to już nie wasza chyba działka. Nie umiemy science fiction. O, ktoś zakończył PR. A, ty? Ej. Przecież ty masz postęp PR. No i dobrze. Możesz chodzić i przy okazji mieć PR. To mi się podoba. Jakiś film jest gotowy? Ach, to tu się PR. Dobra, proszę bardzo, jeszcze raz. Ach, już rozumiem. Wiem, dlaczego tak się zrobiło. Dwa budynki, jest skrypt, że niby tylko jeden. W tym czasie, gdy w tym budynku siedzi aktor, a w tym budynku jest film, powiedzmy, że film prędzej skończy swój PR, a będzie aktor w drugim budynku. I patrzcie, co się dzieje. Aktor dostaje skrypt, że może wyjść również, no i on sobie chodzi po studiu, załatwia swoje potrzeby, a przy okazji robi PR tak naprawdę nie będąc w PR i rośnie mu priz.
bardzo i gada sobie z babką, no i bardzo dobrze. Jeszcze teraz tylko fotki od tych Prisów, ale ich nie ma i już miał w ogóle takie combo PR-owe, że to się patrzcie. Zobaczymy, czy mu się zwiększy PR. Najprawdopodobniej tak. A czy mogę wrzucić w tym czasie jeszcze zmiksować tutaj? Mogę! 3 PR naraz. Ha! Gdzie on jest? Postęp... O nie! Zresetowało mu się. Niech reżyser pilnie zgłosi się do biura castingu. Dokąd biegniesz? A idziesz już na film, tak? To idź. To w końcu komu ja ten PR robię? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba 2 naraz to nie jest dobry pomysł, ale trudno. Tu robi się PR i robimy ten film na ekrany, kurde. Ach, film o miłości, komedia jeszcze do nakręcenia. Co w końcu z tym science fiction? Bo nie wiem. Ty coś umiesz? Umiesz. Reżyseruj. Babka, reżyserka. Mało filmów wyreżyserowałaś. Ale dalej brakuje nam aktorów. Mało ludzi umie science fiction. Ty coś tam masz pojęcie, ale to jest takie pojęcie, że... No dobra, zagraj tam rolę tam jakąś mniej ważną. Dobre dopasowanie do gatunku. No niech wam będzie w takim razie, jeśli tak uważacie, to proszę bardzo. Jedna z twoich gwiazd przejdzie na emeryturę za 5 lat. No to twój ostatni film w takim razie, a ja cię zwolnię na koniec jeszcze. No i dobrze, bo nie masz świty przy okazji. A, i nasz najlepszy aktor też niedługo emeryt będzie. O kurde. Oho, PR się skończyło. A u ciebie? Gdzie tu masz? Wesel coś tam? Hej, co taki zły jesteś? Stres? Spokojnie. O, no tutaj, zagadaj sobie z kimś. Mamy tu tego Tony Barton. A Tony Barton gra... O kurde. Co tu się dzieje? O nie, patrzcie tego. O jej. Ciach. O kurde, dobra. Nieważne. Nieważne. Weźcie się tu, pogadajcie. Bardzo ładnie, kurde. O, produkcja filmu. Proszę bardzo, produkcja filmu. Kotki. No to jeszcze raz cię na PR możemy dać chyba, co? Rozmawiasz? Dosyć rozmawiania, idź na PR. Jakiś film tu mieliśmy do publikacji, tak? Horror. No to czas publikować w takim razie. Zobaczmy recenzję. Na taki o. Co tu, dokąd to jeszcze chce iść? PR, tak? To później. Teraz. O kurde. 4 gwiazdki, aż prawie 5. Jakość filmu naprawdę dobra. No dobrze, naprawdę ekstra horror zrobiliśmy, a wcale się nie... Kurde, marketing pewno. No działania PR troszeczkę tak ten... Brak doświadczenia, jaki prezentuje Michael Syme, jest jak kolec w oku tego filmu. No cóż, ale... Ale dobrze, zobaczcie, no... Jest naprawdę ekstra, bardzo sporej jakości film zrobiliśmy. Ludziom się polepszają gwiazdki. Nam niewiele brakuje, żeby tutaj... polepszyć swoją pozycję jeszcze bardziej. No to tą komedię damy też na PR. Niechaj już jest. Da się 2 naraz? No da, ale... To chyba się buguje chyba bardzo mocno. Na razie jest dobrze. Także drodzy widzowie, tym samym możemy zakończyć sobie ten odcinek. 32, 34 minuty, kurde. To już jest sporo czasu jak na taki film. Poza tym była kiedyś ankieta i mówiliście, że to jest w sam raz czasowo i w ogóle ekstra. W następnym filmie na samym początku weźmiemy sobie do PR-u ten film, doprowadzimy go do jakiejś wiedzy widzów. W ostatniej chwili. Dziś rano szalony dyktator piaszczystego, bogatego w ropę kraju ogłosił, iż wszedł w posiadanie sąsiedniego państwa. Twierdzi, że wygrał je w pokera. Szaleniec zapewnił, że jeśli nieuczciwi szejkowie nie spłacą długu, weźmie kraj siłą. Trójka przebija 2 pary. Krzyczał, pędząc czołgiem w kierunku granicy. Okej, czołgiem w kierunku granicy. Słuchajcie, drodzy widzowie, tak jak mówiłem, w tym odcinku to już wszystko. Tu już większego pris nie jesteśmy w stanie zrobić na tym aktorze, ale jak widzicie, no, gwiazdek ma on strasznie dużo. Także w tym filmie to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Tak więc cześć i czołem!